Jak wiemy, zbliża się 14 lutego, czyli Dzień Zakochanych. Ale w Pogorzeli zupełnie inaczej się obchodzi to święto niż na całym świecie. A jak? Będziecie świadkami, oglądając nasz reportaż. Właśnie wejdę na początek do Urzędu Miasta. Pan burmistrz Pogorzeli, pan Piotr Curyk, który... Miło mi. Ciekaw jestem, czy mógłby nam coś powiedzieć na temat tradycji pogorzelskiej, która podobno od dawna jest obchodzona, mówiąca o tym, że w Pogorzeli inaczej obchodzi się niż na całym świecie święto świętego Walentego. No, to prawda, ale może teraz zaczęło się obchodzić podobnie w pewnej części, bo świętego Walentego w Pogorzeli obchodzono z innego tytułu. Otóż Dzień Świętego Walentego już przed latami wielu rzemieślnicy, którzy w ten dzień pracowali, doznawali uszczerbku na zdrowiu. W związku z czym wydedukowali, że święty Walenty widocznie jest zazdrosny o swoje święto i każe ich w ten sposób, że doznają uszczerbku na zdrowiu, tracili palce, zatruwali się czymś, gdzieś tam uszkodzenia doznawali ciała, nogi, wiele różnych przypadków. Wydedukowali w związku z tym, że to jest związane z tym świętym Walentym, nie należy w ten dzień pracować. W związku z tym ta tradycja długo się Pogorzeli ciągnęła, zanim było obchody Dnia Świętego Walentego jako świętego zakochanych. Święty Walenty jako postać historyczna również został strącony przez ucięcie głowy. No i to było w Dzień Świętego Walentego akurat, 14 lutego. Bo Święty Walenty udziela ślubu zakochanym, a zabraniał tego edykt cesarski. I za to też stracił życie, bo nie wolno mu tego było robić żołnierzom do 37 roku życia. A on nie przestrzegał tych potajemnie udzielał ślubu, bo chciał zakochani, żeby zakochani nie grzeszyli, tylko zgodnie żyli jako małżeństwa. W związku z tym przeciwstawił się i przez to zginął. Ale ten dzień też zginął 14 lutego, więc się wiąże to i z miłością, i z wypadkami, jak gdyby to ten wypadek śmiertelny on miał właśnie w to swoje święto. W związku z tym być może ci nasi rzemieślnicy, świętując to 14 lutego, to świętego Walentego, wiązało się właśnie z tym wypadkiem. A teraz mamy podwójne święto, bo i święto zakochane, i święto ostrożności, jak tutaj dyrektor powiedział. Będziemy ten materiał robić również dla przestrogi i dlatego, żeby Pogorzela 14 lutego za każdym razem mogła mniej pracować, więcej wypoczywać, a będzie się to wiązało też z miłością, bo jak ktoś ma więcej czasu, więcej tej miłości może przekazać drugiej osobie. Witam pana Mariana Fabisiaka. Szanowni. Można by było o panu napisać legendę pogorzelską. Jest pan jednym z najstarszych mieszkańców naszego miasteczka. Bo jak pan się domyśla i w ogóle chyba cały świat się domyśla, 14 lutego obchodzi się święto zakochanych. Z tego co wiem, w Pogorzeli troszeczkę inaczej to wygląda. Czy pan coś wie na ten temat, jako oczywiście senior nasz? Rzecz dotyczy również pewnych nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce tutaj w Pogorzeli właśnie w dniu 14 lutego. Pan Domański Franciszek, który był rolnikiem, mieszkając na ulicy Boreckiej, rąbał drzewo i w ramach tego nieszczęśliwego, powiedziałbym, czynności nastąpiło nieszczęście. Uciął sobie 4 palce, został mu się tylko jeden, ten kciuk. I tak z tym kciukiem żył przez dalsze całe lata. Można traktować, że był tak zakochany, że po prostu mając małżonkę... Tak o niej myślał, że mógł pomyśleć, coś mam zrobić. I w tym momencie nastąpiło uderzenie. I stracił palce. I stracił wszystkie palce, 4, oprócz tego jednego. Tym jednym palcem pracował w dalszym ciągu. Pan Seweryn Maćkowiak pracował u swojego ojca ślusarza. Mechanik ślusarz na ulicy Krotoszyńskiej, mając zakład ślusarski. I
ojciec wysłał go do tego, żeby naprawiać studnie. Schodząc na dół do tego, zaczadził się, jak gdyby zatruł się gazami, które były w środku tego. I to można by przyczynką, jako przyczynek do tego, że to był również nieszczęśliwy wypadek. Pan Zimowski, naprawiając studnie, których w Pogorzeli jest około 12 sztuk, jednocześnie schodząc, są metalowe części, wchodząc, no niestety nastąpiła awaria i zjechał na dół i niestety tam w wyniku nieszczęśliwego wypadku również zginął. Ta miłość powodowała to, że on był zauroczony własną małżonką, tak można by to przypuszczać. Kobiety jednak swój udział w tym nieszczęściu, jak gdyby traktując rzecz na zasadzie tego, że ja nie mam pretensji do kobiet, które są pięknymi kobietami i one są innymi rzeczy. Natomiast one powodowały może w pewnym sensie, że ten człowiek był tak zauroczony, tak zakochany. Tak zakochany był, że to spowodowało, że tak jak golimy się, tak nastąpiło pewne zacięcie. Że zaczęto, bo u nas jest ołtarz w kościele świętego Walentego, nie? No i dlatego był odpust świętego Walentego, taki mały odpust tak zwany, nie wiem dlaczego. No i od tego czasu zaczęto o tym mówić, nie? Bo ten mój był pierwszy. A co się panu stało? Transmisja mnie złapała. Gumienica na wiatraku. Czym byłem? Dzieciakiem. Byłem 14 lat, a poręcz była oszykowana nie na dzieciaki, tylko na normalnych ludzi, tak? I tak, że ja nie zdążył złapać się tej poręczy i upadłem i na transmisję upadłem i jechałem sobie, obracałem się. 70 razy na minutę, a miałem 37 cm miejsca od wału transmisyjnego do belki. I najpierw głowa dostała, a później się nogi łamały. No, usłyszał to ojca brat, który też tam robił, bo but prawej nogi wszczepił się w taki trójkąt i mimo, że był wysoki, zasznurowany, to spadł i uderzył w podłogę. A jak coś tak tylko stuknęło, co było nie wiadomo co, no to trzeba było już lecieć do góry, żeby tam, gdzie to mogło być, co się stało. Nie? Jak potem był drugi wypadek, był Franek Domański w Płomie. Tarczówku, nie będę mówił po niemiecku, tak Krajzego, bo wszyscy mówili Krajzega. Odciął sobie, czekaj. Ten pchalec chyba nie. Tylko ten kciuk by tylko został, tak. A to odciął. No i od tego czasu krąży ta legenda. No, że 14 lutego nie rób tego, co nie potrzebujesz. No. Aha. I do dzisiejszego dnia to trwa, a teraz już kilka lat, jak nie było żadnego wypadku. Ale ludzie robią, mimo wszystko. No, ale to ten, co tam przykłada wagę do tego, to nie robi, a ten, co nie przykłada, no, to robi. No, nie ma na to rady. No to takie tu były takie przypadki, że tam komuś się coś stało, tam ten Zbyszewski tam pokręcił się w wiatraku. Potem tutaj był jeszcze jeden taki, nie pamiętam jak się nazywał, ale też rękę odciął Sobańskiemu takiemu. No i dużo takich wypadków tutaj było. Co? A jeśli chodzi o pana? Pan miał jakiś wypadek? Ja na razie nie miałem. No. Wiem, że w remizie jeszcze, tu w starej remizie, to zatrułem się, zapuściłem samochód, drzwi były zamknięte. No i wyszedłem i się przewróciłem, zatrułem się, bo się to z tego gazu tam. A.
No. I to w święto, tak, Walentego. Tak, tak. No tak, bo to wypadek, no. Zatrucie. Bo to głównie dotyczyło rzemieślników, czy wszystkich mieszkańców Pogorzeli? Tu wszyscy mieszkańcy. A najwięcej rolnicy, nie? To już nie pracowali w ogóle, nie? Rolnicy. Jak zdążyliście Państwo na pewno zauważyć z naszego krótkiego reportażu, jest coś dziwnego w naszym miasteczku w Pogorzeli. Jak tutaj się obchodzi w końcu święto zakochanych 14 lutego? Czy jest to święto faktycznie zakochanych? Czy niestety zdarzają się tutaj nieszczęśliwe wypadki i z tego powodu mieszkańcy mniej pracują albo w ogóle? Nie wiadomo. Będziemy monitorować dla Was tę sprawę. Myślę, że ten materiał będzie miał ciąg dalszy. W Pogorzeli, jak wszędzie, święto zakochanych, ale też nieszczęśliwe wypadki.